frytki i zabawka, proszę. O nie, klamra do paska? A ja bym chciała baza Astrala. Wyszły mi bazy. Może daje pan tego? Nie mogę, te są na marketing. No nic, dziękujemy. Chodź, córcia. Widzisz? Tak to nikt się nami nie pobawi. No, ale zestawy idą jak woda. Ej, czekaj, ty popatrz. Ciesz się, stary, wsadzili cię z niezłym geniuszem. Za mną, jazda stąd! O nie, kochany, nie chcę skończyć jako posypka na lodach. To nie, stercz tu sobie z tą głupią klamrą. Ha! A ja się wybawię za wszystkie czasy. Czym się, surbuś? No, ładnie. O nie, wrząca lewa! Chodź, Bonnie! Lecę! Uwielbiam się tu bawić. Tak, choć trochę mi chyba pachnie. O! Zabawa to podstawa. Kotku, nie zapomnij zabawek. Pałac panierki. No cześć, to cześć. Dzień dobry, już jesteśmy. Hej, jesteście wreszcie. Co tam w pałacu? Co tak wali starą fryturą? Jestem Bas Astral. Przybywam w pokoju. A gdzie nasz bas? Mówi, że skurczył się od toksyn w basenie z piłkami. Tak, tak, właśnie, tekst. Słuchajcie, kiedy ktoś się tu nami pobawi? Dość tego, gdzie prawdziwy bas? Kurza twarz. Dzień dobry. Witacie grupa wsparcia dla niechcianych zabawek zestawowych. Właśnie mieliśmy zaczynać. Schaboszczak? Posadź gdzieś pana. Proszę za mną! Zaszło nieporozumienie. Zgubiłem się po prostu w piłeczkach. O, każdy z nas czuje się czasem nieco zagubiony, nieprawdaż? Tak, Judith Sarno, jakieś pytania? Ja? A nie, wybacz, taką mam pozycję wyjściową. Bardzo ładnie. Proponuję, żebyśmy się teraz kolejno przedstawili. Ja jestem Neptunia. Cześć, Neptunia! Byłam w komplecie boskich syrenek bojowych. Zima 2000. Choć mnie wyrzucono, nie czuję gniewu. Schaboszczak, sierżant czerwonych kotletów. Walczyliśmy z wegetarmią o panowanie nad stołem, ale nikt się mną nie bawi. Strzała, jestem koala kopter z kolekcji Antypody. Dzieciak wymienił mnie na kangurolot. Jestem Miecio, nie Śmiecio, a trafiłem na śmietnik. O co chodzi? Czemu dzieci mnie nie lubią? Jestem godłem i to na kółkach. Nie było chętnych na podróż drakomotywą. Mam na imię Łomotylia. Zdjęli mnie z oferty, bo... O, sorka! No w sumie, kto chce mieć przed oczami własny przekrój, wciągając kotlet w bułce? Dziatwa nie lubić Pizzabot. Pizzabot smutek. Mam na imię Bas. Cześć, Bas! I na mnie już czas. Zaraz! Nie uciekaj przed swoimi problemami! Słuchaj, przyjaciele na mnie czekają. Przyjaciół masz tutaj, Bas! Popatrz, wszystkich nas odrzucono. Musimy się nawzajem wspierać. Dobrze mówię, super pirat? Już zabawy nadszedł czas. Na serio, wiem co mówię, to jest prawdziwy Bas! Oj, Rex, gość ma 10 centymetrów! Ale jazdę figurową ma w małym palcu. No, trzeba ustalić, co się stało z naszym przyjacielem. Juhu, panie minibas. Chciałeś wiedzieć, kiedy się bawimy. Bawimy? Hej, to ja chcę być kowbojem. Hej, oddawaj go. Wistawiowie, przowinka. Może go ktoś przywołać do porządku? Na zabawę czas. Dziękuję. Wprawdzie zostałem wyrzucony, ale znam swoją wartość. Jak ja mam się tam drapać? Proszę o uwagę! Czas na małą terapię inscenizacją. Podzielę was teraz na dwójki, niech się zastanowię. Krowardesy i duch burger, wojowniczy clown ninja i funky mnich oraz Condorman i DJ Piskle. Jaszczurodziej? Będziesz w parze z Bazem. Bas, uważaj. Grasz dziecko, które dostało tę zabawkę. Weź go i pobaw się nim. O matko. Bawu, bawu, bawu. Dobrze, a teraz symulujemy akt porzucenia. Zerwij więź. Świetnie. Stań teraz z resztą grupy koło Henia Hakomiota. Henia Hakomiota? Witam. Słuchaj, a może będzie bardziej dramatycznie, jeśli w dodatku wyjdę? Och, cóż za bezbłędna sugestia. Dziękuję, Bas. Heniek, pozwolisz? A proszę cię bardzo. O, ognia! No warto było. Dobrze, powiedz nam teraz, co czułeś. Niech się zastanowię. Byłem taki szczęśliwy, kiedy się mną bawił
i smutny. Dobrze. Kiedy zniknął. Aha, świetnie, wrócimy do tego. Poproszę teraz do nas z powrotem Baza. Baz! Poszedł sobie. A nie! Czyli tak, żeby go odbić, musimy dostać się jakoś do wnętrza pałacu panierki. Ojej, ta nazwa przywodzi wspomnienia. Lubisz ciastka na ciepło? Kto nie lubi? Ruszcie głową, jazda! Jak się dostać do środka? Może by tak zrobić podchód? Może przebrać się za frytki? O, albo rozwalić drzwi wejściowe betoniarą! Albo wziąć mnie na wynos! Wróciłeś! No i co masz na swoją obronę, podróbko ty moja? Wiele razy postępowałem niewłaściwie i tyle. Często bawiłem się, myśląc, że to ja jestem nagrodą za kupno zestawu. Ale dzięki wsparciu najbliższych rozumiem już, że prawdziwą nagrodą jest bycie częścią społeczności. O, córeczka! Dobre, dobre. Naprawdę, Klamra, ty to jak coś powiesz,